Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem uprawnionym do badań lotniczo-lekarskich z Wrocławia i w krótkim czasie otrzymałem dwa maile dotyczące problemów z widzeniem barwnym. Jeden dotyczy kandydata na klasę drugą, a drugi dotyczy personelu pokładowego. Dzień dobry, mam konkretne zapytanie. Zdaje mi się, że jestem daltonistą, nie widzę tablic Ishihary. No, choć nie mam problemów z odróżnieniem podstawowych kolorów czy kolorów kontrolek. I czy w takim przypadku jak mój istnieje możliwość wydania badań drugiej klasy w ograniczonym zakresie, czyli loty tylko w dzień? No, w sieci spotkałem się gdzieś na jakimś forum z taką informacją. Z góry dziękuję za odpowiedź. Zacznę od przeczytania Ci stosownego fragmentu tzw. akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań, w skrócie AMC, oraz materiałów zawierających wytyczne GM do Part Med 1. Jest tam rozdziałik taki krótki dotyczący widzenia barwnego. I widzenie barwne, odczytywanie tablic Ishihary, wersja z 24 płytkami, zostaje uznane za prawidłowe, kiedy zaprezentowane wybiórczo 15 tablic zostanie odczytane bezbłędnie. Ja Ci tu pokażę przykładowo na przykład 4 takie tablice. No, żebyś wiedział mniej więcej o co chodzi. Natomiast ci, którzy nieprawidłowo czytają tablice Ishihary, zostaną skierowani na wykonanie badań uzupełniających. I te badania uzupełniające to może być tak zwane badanie anomaloskopowe na gela lub równoważne i ten test zostaje uznany za zaliczony, jeżeli dopasowanie kolorów będzie zgodne z 3 podstawowymi barwami lub dopasowanie barw nie przekroczy 4 jednostek. Albo zostanie wykonany u Ciebie test widzenia barw na latarniach typu Spectrolux, Bains lub Holmes Wright. I wynik badania uznany zostanie za prawidłowy, jeżeli kandydat, jeżeli Ty dopasujesz barwy na tych latarniach bez zarzutu w odniesieniu do norm. I sprawdzanie widzenia barwnego powinno być wykonane podczas badań okresowych lub ze wskazań klinicznych. Jest o tyle to logiczne, że jeżeli miałeś pierwsze badanie na klasę drugą zrobione rzetelnie, badał Cię okulista, no to jest mało prawdopodobne, żeby nagle widzenie barwne Ci zniknęło. No lub się nagle jakimś cudem pojawiło. Jeżeli chodzi o Polskę, no w praktyce może się spodziewać w zasadzie tak zwanego badania anomaloskopowego. Oczywiście jeżeli nie rozpoznajesz tegoż to nieszczęsnego Ishihary, prawda? No, sprawdziłem w internecie. Nie znalazłem nigdzie firmy oferującej latarni typu Spectrolux, Bains lub Holmes Wright. Jest to sprzęt typowy dla Europy Zachodniej. Natomiast w Polsce no, nie oferuje go żadna firma zajmująca się sprzętem okulistycznym. Gdzieś na jakiejś stronie internetowej znalazłem, że koszt takiego badania anomaloskopowego jest coś koło 100 zł. Jeżeli chodzi o to ograniczenie VCL, no i właśnie na stronie 9 Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pozycja 67, jest objaśnienie tego ograniczenia VCL, czyli po polsku ważne tylko w dzień. I ograniczenie to umożliwia pilotom turystycznym z większym lub mniejszym upośledzeniem widzenia barwnego wykonywanie czynności lotniczych wynikających z posiadanej licencji tylko w warunkach lotów dziennych. Ograniczenie ma to zastosowanie tylko do klasy drugiej, czyli VCL klasa druga, czyli pomimo braku rozpoznawania tablic Ishihary masz jakąś szansę na klasę drugą. No oczywiście z tym to ograniczenie VCL. Kolejny mail, tym razem od kandydata na personel pokładowy. Witam, piszę do Pana z nurtującym mnie pytaniem o badaniach, a konkretnie badaniach mojego wzroku. Otóż staram się o etat jako cabin crew w liniach lotniczych i w związku z tym muszę przejść badania lekarskie pod
kątem tego zawodu. I proszę też o informację, czy wada wzroku polegająca na nierozpoznawaniu barw dyskwalifikuje mnie z tego zawodu. Rozpoznaję kolory, no nie jestem daltonistą, nie mam żadnych innych problemów ze wzrokiem, nie noszę okularów, lecz nie jestem w stanie odczytać większości tablic Ishihary. Czy taka wada przekreśla mnie w staraniach o etat stewarda? Dziękuję za poświęcony czas, z poważaniem. No i oczywiście też muszę sięgnąć do przepisu prawnego. W AMC 15, MED C025 podrozdziałik widzenie barwne przeczytasz. Członkowie personelu pokładowego powinni prawidłowo rozróżniać z 24 dostępnych płytek Ishihary 9 z pierwszych 15 okazanych do odczytu. Czyli lekarz otwiera, pokazuje ci pierwszych 15, tu są dwie, tu są tam jakieś następne. I nie musisz odczytać wszystkich, możesz odczytać 9 z pierwszych 15 okazanych do odczytu. No, albo posiadać zdolność rozróżniania kolorów, tak zwaną color safe, czyli w jakimś tłumaczeniu bezpieczne rozpoznawanie kolorów w odróżnieniu od color unsafe, co może oznaczać niebezpieczne rozpoznawanie kolorów. Oczywiście jest to takie moje tłumaczenie dość dowolne z angielskiego na polski. Pewnie już zauważyłeś, że wymagania to do rozpoznawania barw dla cabin crew są znacznie mniejsze niż dla klasy drugiej. No i w praktyce wystarczy jedynie opinia okulisty odnośnie twojej zdolności do rozpoznawania kolorów. Przypuszczam, że chodzi tutaj o tak zwane barwy podstawowe, które na przykład są uznawane w medycynie transportu dla kierowców, czyli czerwona, żółta, to jest na przykład zielona. Na pocieszenie, ponieważ większość personelu pokładowego, większość stewardes to są kobiety, no w praktyce problem może ten dotyczyć tylko się mężczyzn. Kobiety mają podobno 0,5% jakiś tam problemów z rozpoznawaniem barw, no mężczyźni koło 8-10%. Ponieważ jestem lekarzem, który od niedawna działa na rynku badań lotniczo-lekarskich, serdecznie zapraszam Cię do komentarza, szczególnie Twojego przypadku, tutaj pod tym wideo. Czy naprawdę jest tak trudno przejść badanie widzenia barwnego na innych przyrządach? Jak masz problemy z rozpoznawaniem tablic Ishihary? Czy rozpoznajesz ten kolor? Czy rozpoznajesz ten kolor? Czy rozpoznajesz ten kolor? No taki mój domowy sposób. Jeżeli to wideo Ci coś pomogło, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz sprawnie zrobić badania lotniczo-lekarskie w jeden dzień, w czasie jednej wizyty, powiedzmy lotniczo-lekarskiej, oczywiście musisz pofatygować się do mojej przychodni medycyny pracy na Żernicką 215 we Wrocławiu. No, żeby to poszło szybko, wymagam wcześniejszego umówienia się mailowego. Mój mail lekarz@krasnicki.com.pl lekarz@krasnicki.com.pl. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu, uprawniony jestem do badań lotniczo-lekarskich i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.